Witam Państwa serdecznie we wtorek, 30 grudnia, ze studia przy ulicy Floriańskiej. Dzisiaj w wiadomościach opowiemy o kolejnym koncercie w Palmiarni. Sprawdzimy, jak gliwiczanie spędzą Sylwestra. Podsumujemy też rok 2015. Zapraszam. Grupa przyjaciół postanowiła stworzyć wydarzenie muzyczne, które skupiać będzie wokół siebie miłośników i twórców muzyki. Tak powstała Winnica pod Gliwicami, która istnieje od wielu miesięcy, a w miniony wtorek dała kolejny koncert. Muzycy, kompozytorzy, pisarze tekstów, poeci i publiczność. Wszyscy spotykamy się tutaj, właśnie wśród zieleni, wśród ptaków, szemrzących strumyków. No jest wesoło. No dzisiaj postaram się zaprezentować parę numerów takich w klimacie reggae. Ale to jest taki klimat, który gdzieś tam czuję, lubię rock and rolla, bluesa, lubię w ogóle muzykę, która po prostu buja ludzi. Będzie zarówno troszkę elementów poezji śpiewanej, będzie trochę muzyki folkowej, szczególnie jeżeli chodzi o klimat górnośląski, ale w takim nowoczesnym wydaniu, może coś czeskiego, także trochę będzie ciekawe. Trochę klimacików jazzowych, będzie trochę spokojnie, troszkę skocznie. Bardzo nam się to podoba, ponieważ w takiej wersji, przy takim koncercie Palmiarni jeszcze nie widzieliśmy. Mamy nadzieję, że to się spodoba i być może przyjmie. Sylwester to dobra okazja do pozytywnego pożegnania starego roku i przywitania nowego. Można świętować w domu, mieście czy za granicą, a my sprawdziliśmy, co przygotowało miasto, jak bezpiecznie dotrwać do nowego roku oraz jakie plany na Sylwestra mają gliwiczanie. Jak pani spędzi Sylwestra? W Krakowie. Myślę, że albo rynek, albo domówka. O, tego to nie wiem, bo ja spędzam tylko w domu. Mieście. Na domówce. Zabawa sylwestrowa wzorem lat ubiegłych odbędzie się na Placu Krakowskim. Impreza rozpocznie się o godzinie 23. Do wspólnej zabawy, do wspólnego przywitania nowego roku przy największych hitach muzyki tanecznej zachęcać będą DJ-e, DJ Max Kolankow i Bass Attack. Muzyce towarzyszyć będą efekty wizualne. Na scenie będzie można oglądać grę świateł, ferię barw i do tego będą jeszcze różne pokazy multimedialne. Nie zabraknie również głównego elementu każdej zabawy sylwestrowej, czyli pokazu sztucznych ogni. Planujemy, że impreza zakończy się koło godziny 2 w nocy. Co roku, jak informują media przede wszystkim, okres, w którym część osób niestety ulega poważnym ranom. Szczególnie jest to przykre, gdy rannymi zostają dzieci. Kupując środki pirotechniczne, powinniśmy korzystać raczej z punktów handlowych, nazwijmy to bardziej renomowanych, gdzie mamy pewność, że towar wprowadzony jest legalny, że wykonany jest przez profesjonalnych wytwórców, a nie gdzieś chałupniczo. Czego bym życzyła? Dużo szczęścia, powodzenia, spełnienia marzeń. Przede wszystkim spokoju, szczęścia, zdrowia. No pieniędzy chyba raczej nie, bo jednak ludzie pracują. Och, tylko tyle. Szczęścia, pieniędzy. Telewizja Imperium zrealizowała specjalny odcinek studia prasowego. Uczestnicy programu w składzie Jakub Budak, Agnieszka Baron oraz redaktor naczelny Tygodnia w Gliwicach Marek Morawiak podsumowali wydarzenia i sprawy, które budziły emocje gliwiczan w przeciągu ostatnich 12 miesięcy. Nie zabrakło tematów społecznych, politycznych, kulturalnych i sportowych. Zwróćcie uwagę na latarnie, które są pomiędzy starymi kamienicami. No co prawda tam powstaje ten szkieletor, nowoczesny szklany budynek, ale czy naprawdę nie można było dać latarni, które jakoś nawiązują do charakteru jednak ulicy Zwycięstwa i secesyjnych kamienic? Czy to musiały być takie nowoczesne, zwykłe, proste lampy? No to takie tam. Taki szczególik, na który ja zwracam uwagę.
Ale generalnie, przepraszam, jeszcze, że ci przerwę, no generalnie nic, tylko się cieszyć, że ta DTS w końcu powstała i miejmy nadzieję, że nie trzymajmy kciuki za wykonawcę, że nie będzie tak jak w Zabrzu i nie będziemy jeździć jak na koniu po DTS. Podsumowaliśmy już rok 2015, jeśli chodzi o sprawy miasta. Teraz zaś przyjrzymy się kulisom naszej pracy, dziennikarzy i operatorów. Rok 2015 minął nam co najmniej równie szybko jak rok naszych widzów. Każdy dzień przynosił nowe wyzwania i nowe tematy. Od poniedziałku do piątku w telewizji Imperium pojawiały się codziennie wiadomości z Gliwic. W sumie zrealizowaliśmy 250 wydań. Rzeczy ważne. Wybory nie tylko do parlamentu, ale także do rad osiedli, masówki na kopalni Sośnica, informacje o zmianach w organizacji ruchu, wydarzenia kulturalne i sportowe. Byliśmy tam, gdzie coś się działo. Zmieniły się tematy, zmianie uległa także oprawa wiadomości po to, aby była jeszcze bardziej gliwicka. Stąd w tle Plac Krakowski. Wiadomości to nie jedyna produkcja, jaką realizowaliśmy w tym roku dla naszych widzów. Codziennie przygotowywaliśmy coś ciekawego. Program Bliżej Boga dla ludzi wierzących i poszukujących. W okresie letnim Lato Imperium. Codziennie inne miejsca, ciekawi goście i tematy. Gliwicki przegląd sportowy. Propozycje dla fanów sportów wszelakich. Program o książkach. Gwiazdy witane w Gliwicach. Studio prasowe z udziałem przedstawicieli innych mediów. I gratka dla miłośników przeszłości Gliwic. Detektyw historii. Godziny nagrań, jeszcze więcej godzin montażu i program pojawi się na naszej antenie. Ku uciesze naszej i mamy nadzieję, że także waszej, naszych widzów. Dziękujemy za to, że byliście z nami w tym roku i zapraszamy jeszcze częściej w przyszłym. Szczęśliwego Nowego Roku! I to wszystko w ostatnich w tym roku wiadomościach. W imieniu redakcji życzę Państwu w nowym roku zdrowia, miłości oraz spełnienia marzeń w każdej sferze życia. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.